Taki bonusik na koniec filmu. Nostrzyk. Nostrzyk. Zobaczcie, jeszcze kwitnie, jeszcze tu ma kwiatuszki. I te pszczoły oczywiście znajdą to wszystko. Kurczę, ja nie wiem, co ja z tą ostrością muszę chyba poczytać na ten temat. Albo wziąć po prostu ten lepszy sprzęt i nagrywać lepszym sprzętem. Ja sobie takie nasionka biorę i rozsiewam oczywiście wszędzie, po całej działce, tam gdzie chcę mieć nostrzyk. Zobaczcie, no kurczę, kwiatuszki, picuś, glancuś. Picuś, glancuś, panowie. Super to jest. Nostrzyk. Nostrzyk jest żółty i biały. Cześć, pasieka B-Royal. Obejrzyjmy, jakie mam miododajne rośliny na swojej pasiece, jak one wyglądają jesienią. Zapraszam. I tu mamy pierwszy, to jest rozchodnik okazały, olbrzymi, wielki. Postaram się to nakręcić dosyć szybko. Tu mamy wierzbę iwę. Niestety czubek został złamany przez opadające drzewa. Możecie obejrzeć mój filmik poprzedni, to jest kataklizm. Niezły się tutaj odbył, bo wywalane drzewa i w ogóle. Dla mnie lepiej, bo trochę pasieka dostanie więcej światła. No ale to mniejsza z tym. Odcinek ma być o roślinach miododajnych na mojej pasiece. Tu wszędzie mamy rozchodnika okazałego. Muszę lukać na swoją ściągawkę. I tak. Tu mamy klon tatarski. Drugi rok. Już w tym roku miał jakieś delikatne zawiązki kwiatów. Tu również mamy klona tatarskiego. Już w czasie przekwitania. Co my tu mamy dalej? Perełkowiec japoński. Jesienią. Drobne listki, szybki wzrost i bardzo miododajna. Jak już podrośnie. A tu pasieczka moja. Wspaniała. Tu mamy jarząb szwedzki. Moja pasieka. Gdzieś tam pszczółki sobie latają, widać pod światło. Gdzieś tam coś sobie szukają, wody. Tu mamy bardzo ładną lipę Moltiego. Wspaniałe liście. Ogromniaste, no kurczę, przyrównam wam do swojej głowy, chyba większe niż moja głowa, nie wiem czy widać, no, pozytywnym trzeba być, a co? Niestety tutaj na lipie mam tu jakiś szkodnika, którego wam chciałem pokazać, pewnie jakiś oprysk czy coś by mu się przydał. Nie wiem, nie znam się, ale będę szukał odpowiedzi.
I to wszędzie, tu, 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 tu. No jest tego. Nie wiem, co z tym zrobić. Może coś poradzicie. Tu mamy leszczynę. Super wzrost. Z jednego będzie to drzewko. Patrzę, żeby te odrosty nie wychodziły. Tam później też są jeszcze inne leszczyny, ale to za moment. Tutaj mamy Amorfa krzewista. To jest Amorfa krzewista. Drugi rok chyba. Drugi? Tak. Drugi rok. Ładnie się tu będzie wzrastać. Wszędzie oczywiście mam koniczynę. Wszędzie koniczyna sobie tutaj jest. Na całej działce. Idziemy dalej. Bateria ledwo się trzyma. Dziewczynki latają. No, proszę zobaczyć. Tutaj też. Idziemy. No, wszędzie Amorfa krzewista. I dochodzimy do... Dochodzimy do te drobne liście. Gledicia. To jest gledicia, tak. Już kurczę, rośnie fajnie. O, dzięcioł przyleciał. Nie wiem, czy go złapę. Jest tam. Stuka sobie. W zimie dzięcioły ostro rozwalają wasze styropianowe ule. Poliuretanowe, czy jakie tam chcecie. Całe szczęście ja tego badziewia nie mam i nie będę miał. W lesie też w ogóle jest niewskazane, bo to by było masakra. Najlepiej w drewnie. Ule w drewnie. Zawsze to będę powtarzał. Idziemy dalej. Co tu? Lipa Moltiego. Kolejna. Już nie taki duży, nie taki duży wzrost. Powoli. Prawdopodobnie za rok będzie. Od przyszłego sezonu da popalić. Tu mamy leszczynę. Leszczyny, jak wiadomo, na początek sezonu są, no, są wspaniałe dla pszczół, dają im pyłek. Muszą być jak najwięcej odmian. Wtedy się przedłuża ich kwitnienie. Raz jedne kwitną, raz drugie. Tu mamy jakieś trzy odmiany, tam czwarta. Tu mamy też lipę Moltiego. Też coś tam próbuje ją zjadać. No ale co zrobić? Zobaczymy na przyszły sezon. Będziemy ratować. Tu mamy perełkowca japońskiego. Jesienią. Powoli sobie się zażółca. Fajny wzrost ma i będzie bardzo miododajna. Idziemy dalej. Tutaj mam trojeści amerykański posadzone. Tu, 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 tu. I tu będzie sobie taki szpaler. On sobie będzie tutaj ostro kwitł. I też jest bardzo miododajny. Tu z kolei mamy lipę japońską.
Od razu widać, że inne rozgałęzienia niż te lipy Moltiego. I szybciej się zarzuca. Inny okres kwitnienia. Na przyszły rok też pewnie pokaże niezły wzrost. Tu już są ładne odgałęzienia. Będzie to wspaniała lipa. Tutaj też mam jeszcze trojeści amerykańskie. Tu lipa wąskolistna sobie już przygotowała się do zimy wcześniej niż inne. Zobaczymy, czy to nie będzie po prostu sadzonka do zaszczepienia. Pomyślimy. Na razie sobie rośnie do zaszczepienia. Jeżeli będzie, to już ma fajne tutaj. Jest gotowa praktycznie, żeby to zrobić. Tu mamy jeżyny. Pszczoły też chętnie oblatują. Tu oczywiście koniczyna. I do późna kwitnąca poziomka. Też tu szpaler poziomek. Wszędzie szy kwitną. Mamy już październik, a one sobie jeszcze zakwitają. Jednak co las, to las. Zawsze coś tu kwitnie. Tu już mamy przygotowaną do zimowli. Przygotowany do zimowli klon tatarski. Też szybki wzrost. Już ponad około 3 metrów. I sobie idzie. Klon na moim terenie. Tatarski, najbardziej obfitujący w kwiatostany. Już nawet jakiś żuczek się próbuje wam. O, no ładnie. W przyszłości będą bardzo ładne drzewa, bardzo kwitnące. I ładne w kolorze. Żeby ją naprostować, to zastosowałem tutaj opaski ściskowe, takie tak zwane trytetetki. Jak widać, spełniają swoją funkcję. Poziomki kwitną. I oczywiście można sobie podjadać. Smacznego. Dziękuję. Jest ich tu kilka. Tutaj z kolei truskawy. No wiadomo, każdy lubi pojeść truskawy. Pszczoły sobie też zapylą. Pobiorą co tam chcą. A tu mamy tamaryszek, który obficie też kwitnie, jak już jest duży. Ze świerków pobierają pszczoły. Z tych miejsc oto pobierają. Do produkcji propolisu. Także zawsze gdzieś to drzewo powinno być. Tu mamy kolejną lipę. Tu gladicja ze swoimi wykałaczkami. Ostre jak. Ale takie powinny być. Też już ponad 3 metry. Widać tutaj te kolce. Bardzo obfite kwitnienie. Jak już jest dużo. Tu mamy kolejną lipę. Lipę wonną. Powoli się zarzuca. Bardzo ładnie. Tu mamy kolejną lipę. Moltiego. Jeszcze zielona. Widać, że to są po prostu inne okresy, inne gatunki. To wszystko będzie fajnie się uzupełniać. I o to nam chodzi. Oczywiście to duże, duże drzewa dębu. Tu sobie rośnie. Miejmy nadzieję, że zagwitnie nam kiedyś bluszcz. Jakieś kwiatki. Matuli. Idziemy dalej.
Oczywiście wszędzie jest też rozsiana facelia. Ona sobie się sama sieje. Już z tego nic nie będzie, wiadomo, ale gdzieś tam jakiś kwiatek zawsze będzie. Ona się znowu posieje. Nie o to chodzi. Gdzieś tu zawsze sobie, on tutaj widzimy, też kwiatuszki, pszczoły odwiedzają do końca. Wiadomo, kataklizm był, też możecie obejrzeć ten filmik. Byłem tutaj 5 minut po tym, co tutaj się wydarzyło. Połamało to drzewa. Całe szczęście, nikomu się nic nie stało. Ulew nie ucierpiały. A ja mam teraz więcej słońca. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Ligustr. Ligustr. Też jest filmik o tym, jak przycinać ligustr, żeby się fajnie rozrastał. Tutaj zaraz zobaczymy. Jak przytniemy tu, o tu był przycinany i dał dwie gałązki. Tam dalej pokażę wam, jak to wygląda świeżo przycinany. Tu oczywiście facelia błękitna. Każdy zna. Każdy gdzieś powinien mieć wysiana, ona się później sama sieje. Gdzie mamy kwitnącą facelię błękitną. Pszczoły chętnie obsiadają. Klon Ginalla. Bardzo czerwone tutaj będzie miał liście. Jest, jeszcze jest odmiana klonu czerwonego. Red coś tam. Nie pamiętam teraz. Który ma bordowo-czerwone te nasionka, takie noski, jak to się za dziecka mówiło. Wspaniałe. Wygląda to po prostu ekstra. I też na pewno będę miał to posadzone. Nie, również klon tatarski, odmiana Ginalla. W tamtym roku posadzona. Oczywiście wszędobylska koniczyna, mikrokoniczyna biała. Ligustr, o tu przycinałem, też jest filmik z tego, jak niedawno przycinałem i już tu ładnie odrastają. Pozdrawiam pana, który nie wierzył, że to tak się będzie dobrze rozkrzewiać. No ale hejterom mówimy nie, że tak powie. No, wspaniale. Tutaj jeszcze owocki są. Już powoli zaczyna ligus kwitnąć. Te owoce są oczywiście trujące. No, niedobrze, niedobrze. Tu puszcza kolejne. Widać, no, no jest to na filmiku. Widać ładnie. Dobra, co my tu dalej mamy? Tu mama sobie pomidorki posadziła. Coś tam jej rośnie, a niech rosną. Podobno liść pomidora. Wiadomo, że tutaj te kwiaty, to sobie tam czmiel przyleci, je sobie zapyli. Ale podobno liście pomidora daje się na górę, na ramki, żeby odstraszyć warozę. Z powodu ich takiego specyficznego zapachu. One mają prawdopodobnie jakieś olejki eteryczne i można sobie próbować przegonić warozę. Tu mamy malinki. Wiadomo, pszczoły uwielbiają malinki. Ja też uwielbiam. O, ciach, bach. Pyszna malina. Tu jeszcze jakiś kwiatuszek jest. O, próbuję. O. Jest tutaj, ta mróweczka się zajmuje. Wiadomo, co ona bierze. To co pszczoły. Malinki są pycha. Oh yeah.
malinki, jeżynki, trzeba to jeść, by być zdrowym. Dobra, idziemy dalej. Mamy jakieś kwiatki z tropików. Kolejny klon tatarski, przygotowany do zimowli, już fajnie się tutaj kolorki łapie, liści zrzuca. No. Niech tylko te drzewa podrosną, to tu będzie pięknie wyglądać. Posprzątamy, wiadomo. Będzie to ekstra. O, ten już ma ze 4 metry, on chyba ma największy wzrost. Tak samo tu złapałem tretetetką. Po jakimś czasie trzeba popuścić tą tretetetkę, bo się wrzyna, jak widzimy. Ja to zrobię na wiosnę, no bo przez zimę nie ma takiego dużego wzrostu i nic im nie będzie. Tu mamy oczywiście świerk. Też jakieś zioła. Sosenki. Nie, świerki. Tu mamy cytrynowca chińskiego, który podobno ma smak. Jest to owoc pięciu smaków. Taka ciekawostka. Może jakieś winko, może jakąś naleweczkę, jakieś coś. Tu już też powoli traci liście. Ładnie się wiąże. Koniczyna wszędzie jest. Koniczyna musi być. No, tych cytrynowców mam tu chyba 6. Powoli już tracą liście, i, no bo szykują się do jesieni. I tu prawdopodobnie Ewodia. Ale nie jestem pewien. Ładnie. Ładnie zaczyna rosnąć. W ogóle miałem ich tu 6. Tutaj może jeszcze z tego coś będzie. Może jeszcze coś z korzonków puszczą. No bo po prostu ten kataklizm mi tutaj zniszczył to wszystko. Za siatką mam jeszcze... Tak, rzuciłem nasionka, to chyba gledici i bardzo ładny jest tutaj, rośnie. Pytanie do przyjaciela. Mama, jak to się nazywa? No, to co zbieram, ale jest za siatką. No, spójrz. Głuk. O, właśnie, głuk. Bardzo lubię głuk. Pytanie do przyjaciela zawsze jest the best. Tutaj lipa sobie, samosiejka. O, pszczoły już zaczynają przylatywać. Zbierają sobie. Jest ta godzina, że powoli tutaj już będą sobie krążyły. O, a ty pajączku wypadł. W ogóle wkurzają mnie te pająki, bo mi tutaj łapią pszczoły. No super, w ogóle jest bardzo intensywne, ładne kwiatki. Pszczoły mają pożytek i o to chodzi. Czy ja coś tu jeszcze mam? Jakieś rośliny, którymi mógłbym się z wami tu podzielić, pokazać. Wszędzie tu mamy koniczynę białą. Tu widać. Rośnie. Tu jakiś kwiatuszek, nie pamiętam co to za zioło. Ale tu mamy koniczynę białą. Późne kwitnienie. Też cały rok kwitnie. Tam chyba od maja czy od czerwca. No, widać, tam nawet mróweczka sobie chodzi i wybiera. No, cały czas tu kwitnie rzeczy różne. O to chodzi. Tak ma być na pasiece. Tu mamy oregano. Kurczę, wcześniej ile tu pszczół było. Teraz widocznie mają coś, jakiś inny pożytek.
oregano. Już przykwitło. No. Ale warto mieć zioła. Tam w ogóle zapomniałem, że jeszcze jest żmijowiec. Teraz mi się przypomniało. Koniczyna wszędzie. O, tu jeszcze jest żmijowiec. Ci wysieje. Miejmy nadzieję, że się wysieje. No, a pszczoły jak na nim chodzą. Masakra. Taki bonusik na koniec filmu. Nostrzyk. Nostrzyk. Zobaczcie, jeszcze kwitnie, jeszcze tu ma kwiatuszki. I te pszczoły oczywiście znajdą to wszystko. Kurczę, ja nie wiem, co ja z tą ostrością muszę chyba poczytać na ten temat. Albo wziąć po prostu ten lepszy sprzęt. I nagrywać lepszym sprzętem. Ja sobie takie nasionka biorę. I rozsiewam oczywiście wszędzie, po całej działce. Tam, gdzie chcę mieć nostrzyk. Zobaczcie, no kurczę, kwiatuszki, picuś, glancuś. Picuś, glancuś, panowie. Super to jest. Nostrzyk. Nostrzyk jest żółty i biały. Nie wiem, nie pamiętam, czy jeszcze coś tutaj. No. Zobaczymy, ile mamy stopni. Ja nie wiem, co jest z tą ostrością. Za blisko. Ale stopni mamy 19,5, 20. No, 20 jest. Pszczoły ostro krążą. Ostro sobie latają. Po wodę najczęściej. A oczywiście jak gdzieś coś kwitnie, bluszcz kwitnie. Kwitnie oczywiście rozchodnik. I jeszcze na pewno coś tam jeszcze kwitnie. No pyłek, o, ale pyłku nazbierało, zobaczcie. Widzicie? Chodzi z tym pyłkiem, chwali się, pokazuje im chyba gdzie jest. Super, dobra, zwiewam, bo nie ma, o, tu kolejna z pyłkiem. No pokaż się, dziewczynko, panom pszczelarzom. Pyłek ostro noszą. Widać, widać, weszła, ale miała odnóża. O, tu kolejna. Mam nadzieję, że mnie nie pokąszą, ale pyłku. No i o to chodzi, o to chodzi. Zbierajcie dziewczynki. Przyda wam się na rozwój wiosenny i w ogóle. No, to do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się filmik jako tako podobał. No, czekamy na zimę. Zobaczymy, jak to będzie. Jarzębinę tu też, o, jarzębina jest. One też tu wszystko znajdują. Tam w ogóle gdzieś jakieś ogródki w lesie. Oregano też, prawie wszystko, wszystko. Moje pszczoły tutaj oblecą. I będzie super. No. To pozdrawiam panów wszystkich. Łapki w dół, łapki w górę. Przyjmuję wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia, do następnego filmiku.